pytania, które stawiacie, są też ważne dla Was. Bardzo Wam dziękuję za tę otwartość, też za to, że chcecie poświęcić czas na to, aby w tym wielkim poście pomyśleć sobie o intymności z Panem Bogiem, może spróbować ją poczuć w swoim własnym życiu. Dlatego obiecuję Wam serdecznie, że codziennie modlę się za Was, aby nie tylko to słowo wypowiedziane mówiło, ale przede wszystkim sam Duch Święty. On jest w stanie pierwszy poruszyć, może coś zmienić, może ponazywać to, co jest w naszym sercu. To tak jak z pewnym księdzem, który głosił rekolekcje. Były one dwudniowe. I pewnego dnia przychodzi mężczyzna do zakrystii, mówiąc: proszę księdza, to księdza homilia, to co ksiądz powiedział, jak się zachował, było niesamowite. No i ten ksiądz pomyślał sobie, co on takiego niesamowitego tam powiedział, skoro od lat właściwie ma jakiś tam ciągnący się motyw rekolekcyjny. Na co ten mężczyzna mówi: to w jaki sposób ksiądz odetchnął, jak zawiesił głos, to sprawiło, że ja poczułem wyraźnie, muszę i ja coś zmienić w swoim życiu. Dość już takiego prowadzenia się. Podejmuję bardzo konkretne decyzje. No i ksiądz stwierdził mu, opowiadając później mi o tym, że naprawdę rekolekcje i to, co po nich zostanie, można tylko i wyłącznie zostawić Duchowi Świętemu. A dzisiaj Duch Święty wieje w kierunku nazywania problemów. O tym jest dzisiejszy odcinek. O komunikacji, o tym, w jaki sposób my jesteśmy w relacji do drugiego człowieka, bo przecież żadnego z nas Pan Bóg nie stworzył samowystarczalnym, takim, co to drugiego człowieka nie potrzebuje. Wręcz przeciwnie, każdy z nas, i ten mały, i ten duży, i ten inteligentny, i ten nieinteligentny, właściwie każdy z nas potrzebuje relacji. I bardzo konkretnym, pomocnym narzędziem, które nam Pan Bóg daje, a o którym nam mówi w Piśmie Świętym, jest nazywanie. Tak jak On nazywa po imieniu każdego z nas, mówiąc o tym, kim jesteśmy w Jego oczach, że jesteśmy wybrani, że jesteśmy Jego dziećmi, że jesteśmy przez Niego błogosławieni, że On jest dla nas Ojcem, a my dla Niego możemy być synami i córkami, że jesteśmy nowym stworzeniem. Ale także Bóg, co widać na przestrzeni całej historii zbawienia, zawsze pyta człowieka, zawsze stara się w nim nazwać to, co grzech jakoś rozproszył, jakoś pozmieniał, może też i popsuł. Wiele razy, kiedy taki upadły, sponiewierany grzechem człowiek zwraca się do Jezusa, on do niego mówi: po co tu przyszedłeś? Kim jesteś? Co chcesz, żebym tobie dał? Jak zaprasza człowieka do relacji w oparciu o nazwanie tego, co się dzieje w nim. Bo wiecie, z poprzedniego odcinka, a wszystkim dopiero włączającym Facebooka, ale tej, przypominam, że jesteśmy teraz na rekolekcjach o intymności z Bogiem, że w tym momencie pierwszego grzechu do serca każdego z nas wkradł się chaos. Ten chaos pozmieniał naszą rzeczywistość. To, co do tej pory było białe, zaczęło być czarne. To, co było czarne, zaczęło nagle jaśnieć. I my sami zagubiliśmy się. Ten nasz wewnętrzny chaos możemy odkryć także i dzisiaj, kiedy i chcielibyśmy, i się boimy. I już myślimy, że to jest właśnie to, że ta decyzja jest rozeznana duchowo i że jest potwierdzona wszystkimi możliwymi znakami na niebie i na ziemi, a w końcu się okazuje, że jest dokładnie odwrotnie. I dzisiaj Pan Bóg chce leczyć ten chaos w nas. On daje nam to narzędzie nazywania, dlatego że sam jest Słowem. To jest bardzo piękne dla mnie i kiedy zastanawiałem się nad tym dzisiejszym odcinkiem, to wręcz aż poczułem ogromną wdzięczność dla Pana Boga, że On właśnie wszedł na ten świat w Słowie. Nie w żadnej
jakiejś wielkiej, potężnej rzeczy, nie w jakimś budynku, nie w jakiejś formie, która by nas wszystkich przerażała swoją wielkością, tylko właśnie w kruchym słowie. Słowie, które wypowiadam i ja, i ty. Słowie, które tak nie do końca właściwie często kontrolujemy, ale w słowie, które daje drugiemu człowiekowi szansę na spotkanie się z naszą tożsamością. Ono nieco nas odkrywa. Ono pokazuje, jakie mamy cechy charakterystyczne, co lubimy, z czego się śmiejemy, a co sprawia nam przykrość, jakiś trud, może złość. Przecież wszyscy mówimy w tym samym języku polskim, a każdy nas zupełnie inaczej. Każdy z nas zupełnie na swój indywidualny sposób dobiera słowa, jakieś frazy, robi znaki przystankowe, bo to słowo jest bardzo bliskie nam. Odkąd nauczyliśmy się mówić, to właściwie nie przestaniemy już aż do śmierci, bo to słowo jest bardzo bliskie i tak właśnie bardzo blisko chce być Pan Bóg w nas. Wręcz niezauważalnie, tak jakby na drugim planie, ale ciągle w centrum tego, co przeżywamy. I dlatego, kiedy mówimy o słowie, komunikacji, i bardzo często myślimy sobie, jak pomóc własnej historii, Biblia pokazuje nam bardzo pomysłowego Boga. On ma wiele sposobów na komunikację z nami, jest zawsze w tym świeży. To nie jest główny eksponat Muzeum Figur Woskowych. Statyczny dziadek z długą brodką, będący gdzieś tam sobie na chmurce, lecz no, niesamowity architekt wręcz, budowniczy tej relacji, którą ma z nami zawsze indywidualną, zawsze na swój sposób. Bo zwróćcie uwagę, do Nikodema, tego intelektualisty, faryzeusza, mówi z takim dosyć dużym zaangażowaniem intelektualnym. Pozwala sobie na pewną dyskusję, polemikę, stawia pytania. Dlaczego jest w prawie napisane, że człowiek może się powtórnie urodzić? Skąd o tym wiesz? Natomiast już do paralityka powie takie bardzo emocjonalne wezwanie. Zaufaj mi. Zaufaj, że możesz zostać uzdrowiony. Do jednego będzie mówił bardzo mocno, tak jak do kupców w świątyni, kiedy wypowie bardzo ważne słowa o tym, że nie wolno robić z tego miejsca targu. Natomiast do innych będzie się zwracał z ogromną życzliwością, z taką wręcz nieśmiałością, bo do każdego z nas chce znaleźć swoją własną indywidualną drogę. I dzisiaj do mnie bardzo mocno przemawia w tym temacie komunikacji Boga z nami obraz kobiety pochwyconej na cudzołóstwie. Kiedy przychodzi do Jezusa jako nikt, jako człowiek wyłączony ze społeczności, dotknięta grzechem, przekonana o swojej własnej mierności, jeszcze na dodatek cały czas bojkotowana. I pierwsze słowa, kiedy o tym czytamy w Ewangelii Mateuszowej, Jezus wypowiada do niej bardzo konkretnie i bardzo tak osobowo: kobieto. Nie mówi do niej tak, jak my byśmy pewnie powiedzieli: ty cudzołożnico, jak śmiałaś, co to za grzech? Co ty sobie myślisz? Tylko on przywraca jej człowieczeństwo. Człowieczeństwo, które grzech od niej zabrał. I mówiąc do niej kobieto, równocześnie mówi: ja chcę mieć z tobą kontakt. Ja się ciebie nie brzydzę. Ja chcę wejść w twoją intymność, w to, co ty teraz przeżywasz, to, co jest dla ciebie najtrudniejsze i z czym wiem i ty, i ja, że nie umiesz sobie poradzić. I dalej okazuje jej ogromne zainteresowanie. To jest bardzo piękne, że Bóg chce tracić czas dla człowieka. I to nie tego, wiecie, mądrego, inteligentnego, który ma zawsze coś do powiedzenia, który umie się w sytuacji odnaleźć.
tylko takiego sponiewieranego grzechem. I pyta jej: nikt ciebie nie potępił? Gdzie są ci, którzy tutaj przed chwilą stali? Nie jest też w tym ciekawski. On komunikację buduje zawsze na tyle, na ile i ja, i ty sobie chcemy pozwolić. Aż wreszcie mówi do niej z ogromnym przekonaniem: i ja ciebie nie potępiam. To słowo leczy. To słowo uzdrawia. To dlatego Bóg chce dzisiaj do mnie i do ciebie powiedzieć to konkretne słowo miłości, które nazywa się Jezus, które jest miłością. To On może nas dzisiaj uleczyć. Bo ta komunikacja to nie tylko słowo, choć ono jest bez wątpienia tym najważniejszym. To także dotyk, tak jak dotyka się trędowatego, tak jak nie boi się dotknąć mar, ale to także spotkanie ze śliną, to także jakieś bardzo konkretne gesty, które burzą schematy Boga, jakoby bojącego się spotkać z człowiekiem. Jezus jest zawsze i w każdej z tych sytuacji indywidualistą, ale indywidualistą skupionym na tym konkretnym człowieku i jego potrzebach. To dlatego, kiedy słyszymy o słowie, myślę tutaj o słowie z wielkiej litery, o Jezusie, bardzo często diabeł próbuje w nas je zagłuszyć. I my je limitujemy. Czas na modlitwę, czas na pójście do kościoła, czas na zwykłe zatrzymanie się, bo co tam mówić o takim czy innym nabożeństwie? Bardzo często nam brak zwyczajnie czasu, żeby usiąść, żeby zebrać myśli, żeby posłuchać w ogóle tego, co się dzieje w naszej głowie, bo nieustanna gonitwa wydarzeń sprawia, że przestajemy rozumieć samych siebie. Dlatego nie sposób jest, i to jest myślę, że trochę kontrowersyjna nawet teza, zrozumieć swoje problemy w komunikacji z drugim człowiekiem, jeśli nie odpowiemy sobie na takie pytanie, jaką ja mam komunikację z Jezusem. Co ja do Niego mówię? Czy ja Go rzeczywiście słyszę? Czy ja Mu pozwalam dotknąć tych najbardziej intymnych części mnie samego? Wiecie, od początku historii zbawienia Bóg wymyślił sobie, że chce spotkać się z konkretną osobą w jej konkretnych realiach. Przytoczę tu od chociażby Mojżesza. Rozpoczynał jako człowiek nieśmiały, z problemami związanymi z jąkaniem się, także obciążony tą sprawą z samobójstwem, przepraszam, zabójstwem Egipcjanina. I Jezus w nim, prowadząc historię zbawienia, Bóg odkrywając przed nim tę wielką perspektywę, zupełnie go przemienia. Ale nie na takiej zasadzie: Mojżeszu, nie podobasz mi się takim, jakim jesteś. Nie chcę, żebyś taki był. Masz się tu i teraz zmienić. On go cały czas inspiruje do działania. To Bóg dla niego jest w taki sposób nowatorski, pomysłowy, że sprawia w tym człowieku ogromne cuda. Wychodzi z narodem wybranym na pustynię. Idzie z nim przez 40 lat do ziemi obiecanej. Znosi ich sądy, ich szemrania. Skąd ta siła? Skąd w człowieku taka chęć do nieustannego bycia z drugim człowiekiem, takim jakim on jest, często nielubianym, często trudnym? No właśnie z komunikacji z Panem Bogiem. No właśnie z tej relacji, w której on bardzo konkretnie mu uświadamia, że mu zależy na tym słabym człowieku. Bóg się nas nie brzydzi. Bóg chce się wsłuchać w ten puls naszego życia, w to, co przeżywamy, to, z czym sobie nie radzimy, ale także i chce razem z nami śmiać się z tego, co dla nas śmieszne. I jeżeli nie przekraczamy jego wolności i naszej wolności zarazem, oddając się w niewolę złu, to chce być naszym najlepszym kompanem, towarzyszem. Nie tylko w tych patetycznych momentach, ale także i tych zwykłych. Bo on,
komunikuje się z nami w naszej codzienności. Między garami, kiedy jesteśmy rozespani, kiedy jesteśmy spięci, kiedy nam jest trudno, to w tej komunikacji On nam uświadamia, że niezależnie od tego, jacy jesteśmy, możemy mieć z Nim kontakt. I na sam koniec, myślę, że nie może tego też aspektu komunikacji zabraknąć, jakim jest sakrament Komunii Świętej. To właśnie Eucharystia, ta komunia jest realnym sposobem skomunikowania się Boga z nami. Zawsze, zawsze, ile razy chcesz przyjąć Komunię Świętą, bądź pewien, że Bóg chce przemówić do Twojego serca. On chce być z Tobą w Tobie. On chce mieć tak intymny kontakt, jak może mieć tylko Jego duch i Jego serce mówiące bezpośrednio do nas. O naszych problemach i o nas samych. Dlatego nie bójmy się być otwartymi na komunikację z Panem Bogiem. To realnie może nam pomóc odnaleźć drogę do drugiego człowieka. Do naszej żony, do naszego męża, do tych wszystkich, z którymi nam jest nie po drodze i którzy być może nas nie rozumieją, tylko dlatego, że my sami przestaliśmy siebie rozumieć. Teraz jest czas na odpowiadanie na Wasze pytania. Zachęcam Was do tej formuły. Twórzmy razem rekolekcję, bo jest to coś naprawdę dla mnie osobiście, prowadzącego je, niesamowite. To doświadczenie mi też pozwala skonfrontować się z realnymi problemami, co jest czymś dla mnie osobiście bardzo potrzebnym. Pozdrawiam Julkę Kozłowską, która mnie także pozdrawia. Pisze Piotr, łatwiej się rozmawia z ludźmi, których się widzi. Z Bogiem trudniej. To racja. Rzeczywiście tak jest, że trudno jest nam przyjąć, i to nie tylko na poziomie naszego intelektu, naszej głowy, że Pan Bóg jest cały czas w nas i z nami obecny. Dlatego na to pytanie mogę Tobie odpowiedzieć, odwołując się do naszej historii życia. Ona jest pełna różnych wydarzeń. Dla jednych pięknych, dla innych smutnych. Myślę, że też nie ma wśród nas człowieka, który jest albo zawsze zadowolony, albo zawsze zasmucony ze swojej historii. I w tych wydarzeniach zwykłych, prostych, zwyczajnych, Pan Bóg chce do nas konkretnie powiedzieć. I to nie byle jak, bo do każdego indywidualnie. Jednym chce może trochę ukrócić, trochę sprowadzić ich na ziemię. Może inny chce wydobyć, ale na pewno każdego z nas chce doprowadzić do zbawienia. Dlatego starajmy się odkrywać głos Pana Boga, który chce się z nami komunikować właśnie w codzienności, w codziennych wydarzeniach. Kolejna Julka, tym razem Kaflik. Witam księdza, ja także witam Ciebie serdecznie. I na odpowiedź na pytanie, to już jest dosyć proste, Julki Kozłowskiej, jak księdzu mija ten wspaniały wieczór? Jak najbardziej dobrze. Jestem w swoim mieszkaniu z redakcją Aletei, bardzo sympatycznymi ludźmi, których poznałem nie tak dawno temu. Nie ma nic piękniejszego, jak spędzać czas wśród ludzi, którzy są bardzo życzliwi, którzy są bardzo też tacy otwarci. Bo no, katolik to jest zazwyczaj taki człowiek, który chce kontaktu z drugim człowiekiem. Chce go jakoś spotkać, nazwać, poznać, bo się nim interesuje. Nie można być w kontakcie z Jezusem i po pewnym przynajmniej czasie nie przestać go naśladować. Jego zakochanie w człowieku jest ogromne. To, w jaki sposób on w ogóle patrzy na drugiego człowieka,
Długo dostrzega wśród tłumów. Przecież mówił do wielotysięcznych tłumów, a w każdym z tych ludzi widział oddzielną historię. To jest niesamowicie inspirujące. Hania Karol. Czy mógłby ksiądz powiedzieć więcej o komunikacji z drugim człowiekiem? Jak z nauki Jezusa czerpać w tym zakresie, aby lepiej się komunikować z innymi? Na pewno zachęcam i siebie, i chyba wszystkich, którzy myślą o właśnie tym temacie komunikacji w intymności razem z Bogiem, do większego zasłuchania w Słowo Boże. Często łapię się na tym, że znam różne historie biblijne, potrafię rozróżnić tego czy drugiego bohatera ze Starego czy Nowego Testamentu, ale za każdym razem mam takie doświadczenie, że kiedy otwieram Pismo Święte, to nagle się okazuje, że ten tekst jest cały czas dla mnie żywy, nowy, inspirujący. I każde ze spotkań ze Słowem Bożym otwiera mnie na drugiego człowieka. Zwłaszcza wtedy, kiedy przygotowuję jakieś przemowy, jakieś wykłady, no coś, co mam drugiej osobie zaprezentować, to wtedy zazwyczaj odwołuję się do takiego bardzo prostego pytania: a jak w tej sytuacji postąpiłby Jezus? Wiem, że ono jest dosyć sztampowe i pewnie wielu z nas nie wystarczy, ale wtedy właśnie szukam odpowiedzi w Piśmie Świętym. Wtedy staram się do niego zajrzeć, przeczytać jeszcze raz być może to, co znam bardzo dobrze, bo jestem przekonany i ufam, że tam zobaczę coś nowego. Coś dla mnie, co wcześniej było zakryte. I rzeczywiście najczęściej tak jest. Takie ostatnie moje spotkanie z problemami w komunikacji było wtedy, kiedy uczestniczyłem w pogrzebie tutaj u nas w parafii Świętego Augustyna. I wtedy pomyślałem sobie, że najlepiej jak odwołam się do fragmentu z Ewangelii według Świętego Jana, kiedy Jezus w całej takiej dosyć długiej, nakreślonej sytuacji przyszedł do Łazarza. Do Łazarza, którego bardzo dobrze znał, który mieszkał razem ze swoimi siostrami Martą i Marią. I tam, w tym fragmencie, po raz właściwie pierwszy, odkąd znam ten fragment, doszły do mnie te słowa z zachowania Jezusa, że on przystanął i zapłakał. Taki prosty gest. Spotkał się z tymi ludźmi i jego pierwszą reakcją wcale nie było wymądrzanie się, oczywiście mówię to w cudzysłowie, ale zatrzymanie w tej konkretnej sytuacji. Pozwolenie na to, aby emocje wybrzmiały, aby ci ludzie zaczęli wchodzić z nim w kontakt, nie bać się jego osoby, też tego, co chce im powiedzieć. Jezus dał im na to czas. Właśnie przez takie zwykłe zatrzymanie się i pokazanie też siebie, swojego serca, tego, co czuję. Nie teoretycznie, ale jak najbardziej życiowo. Może to być jakąś podpowiedzią. Czytać, karmić się i zadziwiać, bo Słowo Boże jest za każdym razem nowe. Piotr skomentował słowami: myślę, że 90% wierzących wśród nas to niewierni. Tomasze, ja też. Coś, co ja też przeżywam. Bo bez wątpienia niewierny Tomasz to jest ktoś, kto nie chce się zachwycić, czy nie chce się zatrzymać na półśrodkach. To jest dla mnie niewierny Tomasz. Jemu nie zależy na tandecie, tylko on potrzebuje bardzo konkretnej rzeczy. I w tym każdy z nas jest niewiernym Tomaszem, bo łatwo jest się zapchać fast foodem, ale on nie przyniesie nam
takiego smaku, jakby to Włosi powiedzieli, jak taka doskonała pasta z różnymi dodatkami. Tak samo jest w naszym życiu. Warto jest smakować i dlatego być w tym sensie nieufnym, niż łykać wszystko jak leci i mieć potem niestrawność. Dominik. Witam Cię, Dominiku, przede wszystkim, jak zresztą wszystkich, którzy chcą pisać teraz w tej części live. Mówi ksiądz o kontakcie i rozmowie z Bogiem obustronnej. Jednak często nie jesteśmy na tyle gotowi i otwarci, aby słyszeć odpowiedzi, i rozmowa przypomina bardziej nasze monologi. Jak bardziej się nastawić na odbiór, żeby więcej słyszeć to, co Bóg do nas mówi? Niesamowite jest Twoje pytanie, ponieważ od razu słyszę, że jesteś człowiekiem dzisiejszej epoki. Ma być wszystko już, natychmiast, od razu, a jak coś nie idzie, to co tu zrobić? Bo mam problem. Oczywiście nie chcę umniejszać temu, co napisałeś przed chwilą, bo jest to rzeczywiście bardzo ważne i myślę, że też mnie dotyka, też mnie dotyczy. Ale zwróć uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, że wiara jest relacją i że nigdy nie można powiedzieć, że ja ją po prostu mam, tak jak ma się rzecz, tak jak się ma coś, co jest związane z materią. Wiara albo pogłębia się, albo się spłyca. Albo jest dla nas czymś bliższym, co nazywa nasze serce, co daje nam poczucie sensu, albo odpycha nas swoją powierzchownością i kiczowatością. Dlatego, nawet jeżeli przeżywasz w tym momencie coś trudnego, może warto o tym też mówić Panu Bogu. I to są słowa nie moje, tylko kardynała Echegaraya, węgierskiego kardynała, kiedy nie mówimy Panu Bogu naprawdę, to zaczynamy go oszukiwać. Kiedy nie umiemy krzyczeć, to nie umiemy się modlić. I to jest pierwsza sprawa. Może druga jest taka też rzecz, że kiedy człowiek nie daje sobie czasu, to znaczy nie patrzy też na jakąś cierpliwość, nie prosi o tę cierpliwość, nie widzi też, że to jest pewien proces, który cały czas trwa, to zaczyna się denerwować sam sobą. Może warto jest prosić Ducha Świętego o to, aby dał nam choć trochę za jakiś czas poznać, co to jest wytrwała modlitwa, co to jest wytrwała komunikacja z Panem Bogiem. Może wtedy sam Duch, a nie nasze wysiłki, pomoże nam dotrzeć do naszego serca. Dziękuję Wam serdecznie za to dzisiejsze spotkanie. Wierzę, że nie będzie ono ostatnim. Zachęcam Was do uczestnictwa w tych rekolekcjach na żywo. I już we wtorek, następny wtorek o godzinie 20 w naszym odcinku będziemy pytać o autentyczność nas samych. Czy Panu Bogu się podobamy? Czy my możemy się sami sobie podobać? Czy jesteśmy w stanie, pomimo tego, że nie podobamy się sami sobie, nawiązać relację intymną z Panem Bogiem? Do zobaczenia już za tydzień, a poprzedni film, o czym przypomina mi redakcja Aletei, jest dostępny na naszej stronie i ten też będzie można zobaczyć od samego początku. Wystarczy tylko wejść na Facebooka Aleteja Polska. Dobrego wieczoru.